Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Ten film dzisiejszy nagrałem ze względu na to, że bardzo dużo osób rozwaliło lub rozwalać będzie DJI FPV, tego drona, który może latać jak Mavic, ale może latać jak quad pięciocalowy, prawie jak quad pięciocalowy. I w tym instruktażu, właściwie w tej demonstracji chciałem pokazać, jak ten symulator działa, który jest wbudowany, Virtual Flight. On jest w miarę ok, nie jest może idealny, ale pozwala na uniknięcie crashu, kolizji i pozwala na to, żeby przejść płynnie z trybu N czy z trybu S do trybu M. Ja uważam, że 10-20 godzin, w zależności od tego, jaką macie pamięć ruchową, wystarczy. Także zapraszam Was na tą demonstrację. Myślę, że warto. Na koniec też podaję link do warsztatu, który nagrałem z lekcji, do którego Was bardzo serdecznie zachęcam. I mam nadzieję, że ten film też Was zachęci właśnie do korzystania z symulatora i do tego, żeby wykształcić w sobie tą pamięć ruchową i możliwość latania w trybie manualnym dronem DJI FPV. Zatem zapraszam. Jest to bardzo fajna aplikacja, która pozwala nam przede wszystkim przyzwyczaić się do funkcjonalności takiej jak tryb manualny i polecam wszystkim osobom, które myślą o tym, żeby polatać tym dronem od DJI, zresztą każdym dronem FPV, i żeby przyswoić sobie te mechanizmy i pamięć ruchową, jeżeli chodzi o sterowanie w trybie głównie akro czy manualnym, bo to jest zupełnie coś innego. Dzisiaj spróbujemy zrobić to poprzez remote controller, czyli będziemy mieli podpięty pilot, czy też aparaturę pod gogle połączone i to powinno dać nam możliwość już sterowania tą aplikacją bezpośrednio z poziomu aparatury. Opcje, które tutaj mamy, to albo bezpośrednio sterowanie ze smartfona, czego nie polecam, albo motion controller, czy zwykły remote controller, aparatura ta dokładnie od DJI. Spróbujmy podpiąć aparaturę. Nie zawsze to działa i czasami wykonuję 3-4 próby, zanim mi się połączy. Ok, mamy w tej chwili już podpięty sprzęt. Wystarczyło przepiąć, wyłączyć, włączyć jeszcze raz. I mamy tutaj 3 moduły właściwie. Po zalogowaniu widzicie, że są 3 moduły. Skills, dzięki temu jesteśmy w stanie opanować kontroler, ready to go. I w tym momencie możemy opanować. Mamy tutaj omówione statusy poszczególnych funkcjonalność poszczególnych drążków, throttle, czyli przepustnica, yaw, czyli skręty, tak jest, prawo, lewo, pitch, czyli to jest góra, dół, nachylenie drona, wychylenie. I roll, czyli faktycznie mamy przechylenie na boki, tak? Arm button mamy w tym momencie ten. To jest nasz arm button. Double press the start button. Mamy to. Śmigła obracają się, znowu podwójnie trzeba przycisnąć, żeby zatrzymać. Wychylenie gimbala, kółko, 35 stopni to jest dobry wynik, przynajmniej mnie się sprawdzało na symulatorze tutaj. Dobra, spróbujmy sobie troszkę, tak, mamy to. To jest ten przełącznik. Zaczynamy od normal. Mamy M mode, tryb M. Dobra, mamy to. Co do kontrolera? Cruise controller w trybie sport. Pitch forward. Jest. I teraz w trybie S przyciskamy i mamy cruise control. Ok. Wiemy, czy to wszystko? Tak, można latać. I teraz back home. Free fly. Chciałbym polecieć factory, enter. Startujemy w trybie normalnym, dwa drążki do siebie, czyli CSC, a następnie do góry. Jeszcze raz pokazuję nam to. 3 razy miałem to zrobić, dopiero ruszyłem. Ok, lecimy. Na razie jestem w trybie normalnym i tutaj jest, no tak jak Maviciem się lata. Nic wielkiego, po prostu prawy drążek do przodu i lecę. Lewy jak dam do góry, to się wznoszę, jak na dół opadam.
I to jest wszystko. Mamy też skręty. Dobrze poćwiczyć sobie z dwoma drążkami naraz. Czyli dwa drążki bok, troszkę do góry, trochę na dół, żeby wiedzieć mniej więcej jak to jest. No i to jest proste. Wznieśmy się na 25 metrów, tryb S. Sport, tutaj już nie ma czujników, jest większa prędkość. No, sport. Większa prędkość, nie ma czujników, więc można wlecieć na przykład w tą wieżę. I co jest ciekawe, tutaj wychylenie by mi się przydało trochę większe. Te prędkości wydają się zupełnie znikome. Spróbujmy wlecieć w tą wieżę. Na wprost. Normalnie się rozbijamy bez konsekwencji. Chciałbym jeszcze wlecieć w komin na dużej prędkości. Maksymalnej, jaką rozwinę. Nieduże te prędkości są. 25 metrów na sekundę. Ok, wiemy. I teraz polećmy troszkę dalej i tryb manualny. Tu już zaczyna się prawdziwa zabawa i nam dopiero system włącza to, jak uruchomimy. Tu trzeba też zwracać uwagę w trybie manualnym na wychylenie. 35% to moje ulubione. Dajmy sobie na razie 30. Ok. I teraz widzimy, że jesteśmy bardzo wysoko, na 400 metrach. Możemy zrobić diving. On jest trochę cięższy niż w naturze i inaczej działa też niż symulatory, te, które mam, na przykład Velocidrone. Jeżeli ktoś nie ma Androida, jeżeli ktoś ma Androida, to można zastosować symulator Velocidrone. Dobra, lecimy, proste, kilka trików, czyli do przodu i teraz prawy drążek dookoła, jeszcze raz, czyli do góry. Hop, prawy drążek do góry. Grawitacja nie działa tutaj na tego drona tak jak normalnie. Widać, że w zwolnionym tempie opada. Ale tak poza tym dość wiernie. Może 70-80%. Dźwięki też nie są adekwatne, bo inaczej to jest w rzeczywistości. Też nie ma tutaj wiatru. Nie ma kilku czynników takich podstawowych typu wiatr, inne odgłosy i zmienne odgłosy, bo odgłos silnika jest oczywiście stały. Ale tak poza tym to jest mniej więcej to samo, co dzieje się w naturze naprawdę. Wychylenie, roll to jest to, pitch, takie pochylenie do przodu, tu jest pochylenie do w bok, tym drążkiem prawym i throttle to jest przepustnica. Ale throttle też można, czyli przepustnicą, czyli lewym drążkiem robić manewry na boki. Jak damy sobie na dół, to można robić bardzo fajne, tak zwaną wagę. Ok. Teraz robimy już, powiedzmy, wznieśmy się na tą grań i z grani sobie zrobimy opadanie swobodne. Może tutaj na factory pomiędzy obiektami. Ten kąt mam troszeczkę za mały, powinienem mieć 35%, ale mniej więcej tak można się zmieścić. Nie trzeba też super gazu dodawać. Można tym lewym drążkiem dość oszczędnie gospodarować. Kwestia wyczucia. Ja też nie wyczuwam go na 100%, ale mniej więcej wiem, że jak będę tym manewrował w throttle, to będzie najlepiej. I to mniej więcej jest to, jeżeli chodzi o symulator. Tutaj mamy jeszcze, spróbujemy sobie, zróbmy tak, panic button teraz. Teraz miałem panic button, zdejmę sobie gogle na chwilę. Lepiej widać w goglach, zdecydowanie lepiej. Tak, bo tutaj nie widać, ja nie widzę dobrze na tym. Dobra, przycisk paniki, zakładam gogle. I teraz sobie zobaczmy switch view na widok trzeciej osoby. Teraz jesteśmy w trybie normalnym. I wychylenie gimbala sobie zróbmy takie. Tak jak mówiłem, około 30% będzie idealnie. Jeżeli tu lecimy, to lecimy faktycznie tak i nam się przenosi na manualny. Czyli trzeba używać dwóch drążków przepustnicy i jednocześnie drążka pitch, po to, żeby ustawić drona, żeby nam nie leciał na przykład w dół pionowo, tylko żebyśmy go mieli dobrze ustawionego pod kątem naszego kierunku. I przepustnica reguluje nam prędkość. Spróbujmy zrobić opadanie. Jesteśmy na 200 metrach, tu widać na ilu metrach jesteśmy i teraz się leciutko wznosimy nad terenem. Fajnie widać. Dwa drążki delikatnie w trybie manualnym. Nie nerwowe ruchy, nie jakieś takie. Zobaczcie, przy dużych ruchach to on reaguje bardzo panicznie, tylko delikatnie, po milimetrze, dwóch.
dosłownie wyszuwamy. Ale tak jest trudniej latać, tylko że dzięki temu on pokazuje nam dokładnie, jakie jest odniesienie w stosunku do terenu. Opadanie, skręt, przyspieszenie, wzniesienie, o, lećmy trochę szybciej. Dobra, i spróbujmy teraz opaść nad taflą wody. Jestem dość wysoko, na 200 metrach, teraz na 100. Trochę mam za kamerę za wysoko. To jest też magiczne tutaj, jeżeli chodzi o tego quada, że tutaj mamy regulację kąta kamery. Tego nie ma w normalnych dronach. Do tego się trzeba przyzwyczaić, bo doświadczeni piloci FPV mogą mieć dwa kłopoty. Pierwszy z nich to jest taki, że start i lądowanie są inne. Nie ma tutaj typowego uzbrojenia, tylko mam jakieś guziczki typu włączenie i trzeba wystartować do góry, a nie tak jak zwykle startujemy do przodu i do góry. I druga rzecz, przy lądowaniu też jest tricky, trzeba uważać. Ja najlepiej rozwiązałem to sobie, bo zastanawiałem się, jak to rozwiązać, i w trybie normalnym ląduję do ręki, ściągam gogle. Więc to jest też nietypowe, bo można go zniszczyć przy samym lądowaniu. No i trzecia rzecz, można zmienić niekorzystnie kąt tym kółkiem gimbala. Zobaczcie, co się dzieje. I teraz zupełnie mamy inne odniesienie. To widać dopiero po zmianie tego widoku na ten z pierwszej osoby, bo teraz mamy widok z trzeciej osoby. Ale mniej więcej tak latamy i jakieś 10 godzin, 20, zależy od człowieka i od wyczucia. Dajmy sobie go wyżej, teraz będzie panic button. W zależności od waszego wyczucia, od 10 do 20 godzin i można już w tym momencie myśleć o tym. Teraz mamy widok pierwszej osoby, żeby polatać w trybie manualnym. Lecimy. Tryb. Teraz chciałbym mieć tryb acro, czyli tryb M. Zobaczmy, czy wy to dobrze widzicie. Dobrze widzicie, ale ja nie widziałem. Dobra, throttle trzeba na dół dać całkiem, czyli przepustnicę na samym dole, żeby wystartować. Zobaczmy sobie przede wszystkim jedną rzecz, jak on tu ma kąt. I ten kąt trzeba wyregulować, tylko chciałbym mieć mode, tryb inny. Zmienimy sobie widok. Dobra, teraz mamy widok pierwszej osoby. Ok, jesteśmy w trybie manualnym, widok pierwszej osoby i teraz nurkowanie. Czyli opadanie swobodne. On tutaj dosyć dobrze się zbiera, aczkolwiek jest cięższy niż zwykłe kłady, więc nie wiem, na ile to jest. Trzeba uważać przy opadaniu, bo można zahaczyć glebę. I te prędkości są nieadekwatne. W rzeczywistości, w realu jest dużo szybciej, niż nam się wydaje. Dajmy kółko tak. Dajmy ten kąt tak i faktycznie w realu jest szybciej. Mniej więcej tak się lata. Tutaj nie ma, to nie ma dużych różnic, jeżeli chodzi o zwykłe FPV przy cruisingu. Przy acro on jest cięższy i tak się zbiera. Wiatr na niego też mocniej działa. Jest troszeczkę się tak osowiało jest. Nie zbiera się na pewno tak jak piątki typowe. Pięciocalowe drony. Przykłady. Dobra, przelećmy sobie jeszcze ze 3 minuty, żebyście mniej więcej mieli rozeznanie. Teraz spróbuję zrobić cruising tuż nad terenem. Ten teren nie jest tak dobrze wyczuwalny, jeżeli chodzi o wysokość. Ale można się nawiązać. Nie jest to doskonale zrobione. Velocity drone jest dużo lepszym symulatorem, ale nie szkodzi. Tutaj trzeba bardzo delikatnie po milimetrze wyczuć ten poziom, bo nie jest adekwatny. W sensie takim, że to poziomowanie nie jest takie, tak normalnie wchodzi jak w terenie, jak przy normalnym doświadczeniu, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Ale parę minut, mnie to zajęło może 20 minut, żeby się do tego przyzwyczaić. O, i tak właśnie się przyzwyczaiłem. Zróbmy jeszcze jedną krótką rundę. W tej chwili dron się wywalił, więc tak, throttle na dół, lewy drążek całkiem w dół i dwa razy przyciskamy ten, a następnie throttle w górę.
tak się startuje też w trybie manualnym. Bardzo dziwnie. Jestem już na 120 metrach. Nie wiem czemu tak bardzo wysoko, ale jedziemy. Bardzo delikatne ruchy. Kąt miał być około 35. Symulator, mam wrażenie, że jest wolniejszy niż w naturze i grawitacja tutaj też jest taka księżycowa. On nie oddaje nam w 100% rzeczywistości. Oddaje mniej więcej w 70%. Ok, rozwaliłem się jeszcze raz. Tutaj możemy rozwalać się do woli i tu żaden wstyd, bo to właśnie jest odpowiednie miejsce, żeby sobie poćwiczyć. Jeszcze raz, throttle na dół. Tak, dajemy. Polecimy do tego komina. Zróbmy sobie wznoszenie. I teraz jak wygląda kwestia opadania? Jego nie niesie tak. Dobra. Można przez komin przelecieć, wyćwiczyć sobie to. Teraz crash zaliczyłem. Więc powtórka. Throttle na dół. Dwa razy i throttle do góry. Ok, spróbujmy polecieć tak. Nad jeziorem. Coś mi wolno lata ten dron. Dobra. Trochę go podgonię. Ok, opadanie teraz sobie zróbmy na samej grani. Ona nie jest taka stroma. A grawitacja tu jest, tak jak mówiłem, księżycowa. 20 metrów na sekundę, to byśmy naprawdę hulali szybciej. Home point jest dobrze zaznaczony nad drzewkiem. Odpuszczamy przepustnicę. Skręt. Diving, dodajemy gazu i tak cały czas. Hop. Przepustnica góra. Odpuszczamy na dół. Ciach, opadamy dzięki grawitacji i okrążeniu. Łatwo, fajnie się lata tutaj. Nie jest to doświadczenie takie prawdziwe. 70%, 75% może tej rzeczywistości. I to jest tyle. Myślę, że symulator to jest podstawa. To, co można poradzić, to chyba VelociDrone, który działa też z tym radiem. Jest lepszy na kompie, można poćwiczyć VelociDrone. Kosztuje około 100, czyli nie za dużo, 80-100 zł. Tu jest nieźle, ale to nie jest na pewno to, co byśmy chcieli docelowo. Na pewno też pomoże, jeżeli będziecie ćwiczyć. Wady tego to na pewno, że wymaga iOS-a. Ten symulator oczywiście nie odzwierciedla wszystkiego, ale pozwala nam uniknąć przynajmniej rozwałki, bo można poćwiczyć czy panic button, czy tego, jak on się układa w tym trybie manualnym, jak startuje, jak też ten pitch, szczególnie dla doświadczonych pilotów, słuchajcie, to jest ważne, a mianowicie jak się nam układa ten pitch tutaj. Nie pitch, tylko nachylenie samej kamery, bo to jest kluczowa sprawa. Jak nieodpowiednio podejdziemy do kamery, to możemy zaliczyć glebę. I też trzeba pamiętać, że dron ma tylko jedną kamerę. Nie tak jak w tym. I ta kamera jest dość wysoko. Ona nie jest tak jak w piątce, że jest niżej. Tylko jest dość wysoko ta kamera i można nóżkami też przehaczyć. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Trzymam kciuki za wasze udane loty i za pełną satysfakcję z użytkowania DJI FPV. Nie wszystkim ten quad podchodzi, ale on jest naprawdę niezły, ma dużo cech unikalnych i stanowi pewien przełom w historii latania first person view, czyli z widokiem pierwszej osoby w goglach. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych epizodach. Życzę oczywiście gumowych drzew. Cześć, pa!